Dobra, widzowie, więc ja sobie tutaj jestem dzisiaj na serwerze mindstar.pl, na który oczywiście was bardzo serdecznie zapraszam. Generalnie rzecz biorąc, jeśli wejdziecie na serwer mindstar.pl, macie tutaj darmową rangę po wpisaniu sobie oto takiej komendy: slash kod zombiaczek przez 3k, przez 2k lub przez 1k. Ja niestety nie mogę odebrać tej rangi, no bo już ją odebrałem wcześniej po prostu testowo, ale wy wbijając na serwer możecie sobie wpisać i dostać tak owego SVIP-a na jeden dzień, na każdy tryb, jaki tutaj po prostu jest na Mindstarze. Więc co, widzowie, dzisiaj mam dla was odcinek z Box PvP. Mam nadzieję, że zostawicie tutaj suba, lajka, dzwona i napiszecie w komentarzu swój nick, z jakim gracie na Mindstarze, bo mam dla was do wylosowania jedną rangę Star, czyli najlepsza ranga, jaka jest na serwerze. Jedyne, co musicie zrobić, to zostawić tutaj suba, lajka i dzwona. Więc widzowie, oglądajcie, napiszcie swój nick, no i tyle. Pozdro! Dobra, widzowie, tak jak widzicie, mam 40 kluczyków do skrzyni Mindbox, 20 kluczyków do skrzyni Starbox oraz 40 kluczyków do skrzyni Epic Box. No i to wszystko jest warto około 100 zł, więc zobaczymy, ile po prostu tutaj nam te 100 zł po prostu da, że tak powiem, zysku w itemach na serwerze Mindstar. Generalnie ktoś tutaj mi macha mieczykiem i shiftuje, to chyba jakiś widz, więc jeśli jest to widz, to pozdrawiamy bardzo serdecznie Neonixa. Okej, zanim zaczniemy otwierać jeszcze tutaj skrzynki, zmieniłem sobie teksturę paka, bo się skapnąłem, że jestem na defaultowym. A nieważne, chyba taka najsłabsza skrzynia, no to po nazwie chyba wskazuje, że jest Mindbox, więc sobie otworzymy tutaj Mindboxa w skrzynię. I otworzą mi skrzynię. A, trafiłem nedery. Ale zajebiste to jest otwieranie. O kurcze, dobra, ej. Myślałem, że to jakaś animacja będzie chora, bo ja szczerze pierwszy raz otwieram tę skrzynię. Dobra, klikniemy sobie otwórz, no i otwieramy. Zaraz po prostu podsumujemy, co będziemy mieli z tych skrzynek. No na póki co chyba leci nam w miarę dobrze. No i trafiliśmy poziom 11 seta. My mamy tutaj zwykłe ironowe, więc w sumie ja tego nie chcę. Wywalimy to, aha, bo ja tego nie mogę tutaj wywalić. W ogóle wszyscy już wokół mnie biegają i chcą, żebym coś im dał. Nie, nic nie macie ode mnie. Spadać, spadaj na drzewo. Nic się z wami nie dzielę. O, czekajcie, jakiś ziomek mi wysyła. A, dobra, bo oni na mnie shiftują. I czekajcie, czy ziomek mi chce coś dać? Ty, to tebie mi daje wariat. Dobra, co jest grane? Człowieku, ja tu wchodzę na serwer i jestem nowicjuszem, a chłop normalnie mi tu totemy daje. Da mi to, czy mi tego nie da? Jeszcze refile mi daje, co jest grane? Ale gigoziomek. Nie, no co jest grane? Chłop normalnie mi temy dał. 55 refili, przecież to jest od cholery. Ja pierdykam, pan Ogrek. Dzięki. Ej, co jest grane? Widz mi dał od razu itemy? WTF, dobra, czekajcie, tylko ja mam te gliniane buty. Ja bym chciał to wyrzucić, tylko pytanie, gdzie się to wyrzuca? Na przemu tak, giga, dziękuję. No dobra, bo by trochę było to niesprawiedliwe. Nie wiem, ile w sumie od niego dostałem refili, chyba 50. Dobra, mam ten gliniany miecz i chciałbym zobaczyć po prostu, że tak powiem, warty, gdzie te były sety. Tutaj, aha, dobra, ja mam na 11 starze tego seta, czyli mam 11 poziom. O my gry, patrzcie, patrzcie, jak to jest daleko. To nie jest 40 setów, to jest 50 setów. Jo, pierdziele, dopiero tutaj trafiłem seta tego glianego. Matko boska. I zaraz będziemy otwierać dalej, tym razem skrzynię do Starboxa. Tylko ja bym chciał to wyrzucić i... Aaa, slash kosz. Ja pierdykam. Mi tu cały czas pisało slash kosz i ja tego nie zauważyłem. Dobra, super, okej. Wiem, jak się teraz pozbyć tych setów. Po prostu slash kosz. Nie zauważyłem tego na czacie, jestem głupi. Nieważne. Więc sobie otwórzmy, no i tu już mamy... A, czekajcie, bo tu jest poziom 14, można trafić, a w takim Epic Boxie... Czekajcie. Aha, czyli Starbox jest najlepszy, tak? A no w sumie miałoby to sens, bo mam najmniej kluczy. A, no dobra, to idziemy pierw otworzyć tego Epic Boxa. No dobra, to otwórzmy sobie Epic Boxa. Zobaczymy, co tu trafimy. Myślę, że cobweby to naprawdę fajna rzecz, która mi się naprawdę mega przyda. Generalnie nie wiem, czy wspomniałem wcześniej, ale naszym zadaniem w tym odcinku jest po prostu kogoś killnąć. Nie wiem, czy mi się to uda, wydając 100 zł. No bo to jednak, wiecie, to jest taki delikatny boost, szczerze mówiąc, do grania. No i dobra, otworzyliśmy sobie tego. No i mamy niedzielne buty. Miedziane buty, jakie niedzielne, co ja gadam. Mamy smocz odłamek. Dobra, ja sobie te wszystkie odłamki będę potem po prostu sprawdzał i sobie pójdziemy do setów spróbować to zupgrade'ować. Dobra, na razie nie będę tego wyrzucał. Mam w ogóle mnóstwo totemów. Wow, myślę, że mogę chodzić cały czas z totemami tylko i wyłącznie i będzie git. Generalnie przydałby mi się jakiś shulker box. Nie wiem, gdzie się shulkera kupuje. Muszę to ogarnąć, gdzie się kupuje shulkera i zaraz dam znać. Znaczy, zaraz sobie go po prostu weźmie. Dobra,
dobra, widzowie, generalnie rzecz biorąc, nie musiałem nigdzie szukać shulkerów, bo pan Ogrek mi dał. Nie wiem, giga, dziękuję panu panu Ogórkowi za shulker boxa. Mamy yellow shulker boxa, puściutki, także pięknie. Dobra, więc bierzemy się teraz za otwieranie tej najlepszej skrzynki, która... O, tutaj ktoś mi wysyła wymianę, o co chodzi? Pan lubię gałę, O, potki na Stredża? Co jest grane? Jakie itemy dostaję od widzów? Boże święty, tu ja co się nie ruszę, tu jakiś widz do mnie podbiega. Czuję się na jakiś meetup, jakbym był jakiś, nie wiem, Rezim albo kimkolwiek. Ja pierdykam. On chciał w ogóle sobie do screena, więc zrobimy screena z panem lubię gałą. Dziomek to w ogóle wygląda jak jakaś czarownica. Nie wiem, naprawdę, jak chłopiec czarownica wygląda w tym ubiorze. Okej, no to jest pełno moich widzów, naprawdę, wow. No nieźle, więc widzicie, to nie jest żaden byle jaki serwer, nie? Ej nie, patrzcie co się dzieje. Pan Okrek dał mi w tym momencie 5 shulker boxów i też potkę na Stręcza. Ja... Nie, nie mam pytań, co tu się dzieje. Dobra, pan Ogrek, dzięki wielkie. Dzięki, dobra. Ja już nic więcej nie chcę, bo to jest nie fair. Ja miałem tutaj otwierać skrzynki, testować, co trafię, a kurde, tutaj, że tak powiem, no nieuczciwie trochę, nieuczciwie. Dobra, sobie tutaj zostawię te dwa shulkery obok siebie. No i otwieramy teraz najlepszą skrzynię Starbucks, czyli po prostu zobaczymy, co trafimy. No i zaraz spróbujemy zupgrade'ować te... Wow, ale gigabacks. Upgrade'ować te sety. Mamy wodny kill-off, mamy wodne buty. Dobra, czyli sobie założymy to, co mamy najlepsze. Wodny hełm. Kurde, aż trzeci tydzień jestem chory, masakra. Dobra, jestem przy pryzma... Kurde, te nazwy są ciężkie. Pryzmarynowy. Kurka wodna. I potrzebuję spadającą gwiazdę. Czy ja mam spadające gwiazdy? Nie mam spadających gwiazd. A jak się robi spadającą gwiazdę? Ty, jak się robi spadającą gwiazdę? Widzę, czekajcie. Wodny, znaczy tu się na pewno robi spadającą gwiazdę? Nie. Ej, skąd ci bierzesz spadającą gwiazdę? What? Ej, nie wiem, nie ogarniam, widzowie. A, mam spadającą gwiazdę. Ja to jednak jestem głupi. Dobra, ty, nieważne, widzowie. Mam spadającą gwiazdę, ale zobaczcie, jakie to jest drogie. 32 spadające gwiazdy, żeby ulepszyć, kurde, tylko hełm. Nie wiem, czy mi się to opłaca, wiecie co? Ja chyba sobie po prostu ulepszę gliniany napierśnik w lepszą stronę. Tak, ulepszmy sobie tutaj tego seta glinianego na miedzianego. Patrzcie, miedziany napierśnik i tutaj miedziane buty sobie zrobimy, żeby nie było dużej dysproporcji w secie. No i teraz sobie czekajcie, pójdziemy na stalowe sobie w takim razie zrobić. Zróbmy sobie stalowy napierśnik oraz stalowe nogawice. No i teraz sobie zrobimy po prostu wodne nogawice i wodną klatę. No i zostało nam tylko 6 spadających gwiazdek, więc trochę kiepsko, ale za to mamy cały wodny set. Najgorsze jest to, że zapomniałem totalnie o mieczu. Lol, no totalnie mi wypadło to, żeby zrobić miecz, a ja mam glinę. Miedziany miecz, czyli chociaż może go ulepszę o jeden poziom na miedziany, będzie mnie stać? Nie, 16, tego się bałem. Kurka wodna, ale zrąbałem. Ajajajajaj, ale dobrze, że ja mam dużo totemów, wiecie co? Mam dużo totemów, mam dużo refili, nie będę brał wszystkich refili, bo te refile mi się przydadzą. Mam jednego koksa, no i co? Najgorsze jest to, że nie mam elytry i nie mam, nie, fajerwerki mam akurat, ale nie mam elytry. Zaraz spróbujemy elytrę gdzieś załatwić. Widzowie, przysięgam, chciałem załatwić elytrę. Naprawdę, przysięgam, chciałem załatwić elytrę, ale pan Ogrek mi znowu dał. Nie, to jest jakieś totalnie niesprawiedliwe, ja mam tu wszystko za darmo. O, ale tutaj ktoś bardzo niekulturalny jest, coś tam wysywa. Dziękuję, kłaniam się, ściskasz po same kule, panie Ogrek. Dobra, mamy elytrę, więc jest git. Dobra, idziemy na warp VIP i zobaczymy, czy uda nam się po prostu kogoś killnąć. Wiecie co, widzowie, generalnie sobie odbiorę tutaj kita youtubera, którego mam, bo dostaję jeszcze klucze dodatkowe, więc git. Jestem ciekaw, co mi wypadnie z tych lucky bloków. Uwaga, wypadło mi, wow, cztery krzy... Wow, serce oceanu i... I co mi wypadło? A to ostatnie, nie wiem, co mi wypadło, szczerze mówiąc. Ale... 8... Co? Aż ktoś napisał co? Na czacie? No właśnie, co? Ale że mi wypadło, kurde, tutaj tyle do tych Starboxów. A otworzę sobie te Starboxy. I co? Dostałem stalowy miecz. Wspaniale. Jezus Maria. Chciałem dostać lepszy miecz, mam lepszy miecz. Nie, po prostu ten serwer mnie kocha. Kocha mnie dzisiaj ten serwer. To jest po prostu coś wspaniałego. Spadające gwiazdki sobie tutaj wrzucimy. Serce oceanu też sobie tutaj wrzucę, bo szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, co ja z tym sercem oceanu mogę zrobić. Więc dobra, wrzućmy sobie tutaj te rzeczy. I tyle, te refile też sobie wrzucimy. No i dobra, idziemy zobaczyć na PvP, jak nam po prostu pójdzie. Myślę, że mam wszystko, co mi potrzeba. No i tyle, widzimy się na PvP.
Dobra, generalnie widzowie, zaliczyłem niezłego faila i właśnie przypadkowo z misji klikowałem usuwacz pajęczyn i wszystkie pajęczyny. W sensie straciłem ten usuwacz mój pajęczyn i kurde, jest lipa, bo innego nie mam, więc jak wpadnę w pajęczyny, to tak naprawdę jest po mnie. Dobra, więc lecimy jeszcze raz na kwarc, no i zobaczymy, czy uda nam się coś tam po prostu tego kwarcu zdobyć. Jak widzicie, są tu ludzie, więc czekajcie, jest taki ziomeczek, siema byczku, elo, chcesz się bić? Oj, on chce się klepać, a nie wiem jakiego ma seta. No i właśnie, zrobił mi te pajęczyny, kurczę, ale nasza się tylko jedno pajęczynę położył, no ja też mam pajęczyny, kurde, wiecie co, wam powiem, że tak dawno nie grałem na 1.16, że mega dziwnie się czuję klepiąc się, i wiecie co, zjem sobie koksa, elo, jem sobie koksińskiego, tago, na fajerkę po prostu na fajerkę, mam 5 koksów, aha, i wszyscy spierdzielili, okej, no dobra, wszyscy spierdzielili, więc, okej, nie mam pytań, nikt się nie chce ze mną klepać, jak zjadłem koksińskiego, w sensie, no, wiadomo, koksik to koksik, ale to jest jednak 1.16, ten koksik działa trochę inaczej. Znaczy, ja tylko go zjadłem po to, żeby mieć fajerkę. Kurde, Felek, mam chyba jakiegoś zrąbanego fowa. Ej, naprawdę, coś jest nie tak z moim fowem. Muszę sobie go na szybko zmienić, bo fow 63? Tam sobie 68. Nie wiem, wydaje mi się, że trochę za mały jest ten mój fow był. Dobra, aha! I gościu się tutaj zadrewnował i poszedł zbierać kwarc. Nie, no co za ziomek. No nie wytrzymam za chwilę. Rozumiecie, o co chodzi? Kurde, Felek, chłop normalnie, wiecie, zabudował się i poszedł zbierać kwarc, a ja prawie się wydupiłem, w sensie, no nie prawie, bo tutaj jeszcze bezpiecznie było. No dobra, pójdziemy zbierać co innego, bo do tego kwarcu się nie dostaniemy, jestem zbyt słabo uzbrojony. Dobra, generalnie widzę, to jest taka strefa bez elytr i sobie stwierdziłem, że sobie mogę sobie do tej strefy bez elytr po prostu wskoczyć i się poklepać i może coś... O kurde, dobra, ty, a co, oni sobie trzech wzięło sojusz? Co? Czekajcie, co oni tutaj pokazują? Ty, oni sobie w Czech wzięli sojusz normalnie, tak, ojo? Jo, dobra, masz kopię, go błeba na łeb. Ej, jak on go szybko rozwalił, ten ziomeczek. Co jest? Człowieku, dobro, ja zakładam elytry i spierdykam stąd. Bo gościu tutaj mocny był. Prawie mnie, kurde, killnął, niedobrze. Dobra, ja chcę kogoś killnąć, bo to jest challenge na dzisiejszy odcinek. No powiem szczerze, że ja mam itemki naprawdę spoko, jak na te 100 zł. Wydawało mi się, że jest to bieda, ale no, ludzie mi nie zadają jakoś mega dużo HP, więc naprawdę jest okej. Dobra, generalnie jest tutaj ziomeczek, taki oto właśnie bez enchantowanego seta. I tak sobie myślę, kurczę, że to może być nasza ofiara. Tylko jest takie pytanie, czy ten kolega będzie chciał wybiec. No bo gdyby udało nam się jego killnąć, to w pewnym sensie challenge byłby spełniony. Tylko no właśnie jest takie pytanie, czy on po prostu wybiegnie. A to co zauważyłem, to nie jest on tylko moim celem, ale też tutaj Janek 2604 również by chciał tutaj pana Kubę, Kub 2123 killnąć. No zobaczymy, czy ziomek wybiegnie. No i fajnie by było go po prostu killnąć. A on mi coś w ogóle tutaj daje, co on mi dał? Czekajcie, co on rzuca? Ty, co to jest? Czekajcie, co ten chłop rzuca? Ej, on coś rzuci, nie wiem co to jest. A, butelki, aha, dobra, nie wiedziałem, że tak wyglądają butelki enchantowane na moim texture packu. Nie wiem w sobie po co mi to, no, ale jak mam, to mam. Zobaczymy, czy ten gościu po prostu wybiegnie. Patrzcie, to chłopy w ogóle tutaj rzucają tym, ten Janek rzuca im bloki tiaksów. Chyba, nie wiem, żeby killa wziąć, czy co? Czy o co chodzi? On chce chyba od nich po prostu kupić killa. Ja może do niego napiszę M Kuba. Czekajcie, M Kub. Napiszę mu wprost, daj killa. Ty, zobaczymy, czy gościu da killa. Jak mu napiszemy, daj killa. Ty, czekajcie, zobaczymy, czy co mi odpisze chłop. No, dobra, ziomek, co mi odpiszesz? Czy mi nic nie odpisze? Dobra, chłop mi nic nie odpisał. Myślałem, że mi coś odpisze śmiesznego, na przykład, nie wiem, spierdzielaj albo coś takiego. Nieważne. Dobra, ja tutaj znowu na kwarc skoczyłem, ale powiem wam, że nieźle się wdupcyłem. Aha, zjadłem koksa, bo spanikowałem, a chłop uciekł. Ja pierdykam. No, ja tutaj spanikowałem, zjadłem koksa, a chłop po prostu spierdzielił. Chociaż to jest ten ziomek w sumie, co tutaj był. Wiecie co, ja może się tutaj skitram. Tak, ja się tutaj skitram. Zrobimy sobie, postawimy sobie tej kopłeba i będziemy się kitrać na kogoś. Się tutaj po prostu tak nielegalnie zaczaimy. Może ktoś do nas po prostu za chwilę wskoczy, bo za 17 sekund będzie kwarc. Dobra, jaki ziomek tu wchodzi? Pan Klopsik, no Klopsik się tutaj rozgląda z rangą star, czyli to jest tutaj dobra ranga na serwerze. Tutaj 2 sekundy. Dobra, i kwarc się pojawił. No i dobra, i kopiemy sobie kwarc. Dobra, elegancko, kopiemy sobie kwarc. Nikogo nie ma, więc petarda. Kwarc jest nasz, super, dobra. Czy on mnie zadrewnował? Ty, odkop, to
szybko. Dobra, na elytrze przeleciałem. Lol, ale gigafarcik. Dobra, ty, już myślałem, że jest tak naprawdę po mnie. Ło, jaki on ma miecz, co jest? Ja pierdzielę. Nie. Nie. Jaki ten klopsik miał miecz? Co się wydarzyło? Nie, no nie wytrzymam. Jaki chłop miał miecz? No totalnie, byłem bez szans. A, to... Ja pierdykam. No nie. Challenge na ten odcinek został nieudany. Bo się wywaliłem. Masakra. Kurde. Ja, no nie wiem co powiedzieć widzowie. Challenge był, żeby kogoś po prostu killnąć tymi itemami co miałem, wodnymi. A tu chłop miał jakiś tak potężny miecz, no że dosłownie sekundę padłem. Ja pierdzielę, no nic nie mam. Totalnie nic nie mam, te szklane buty. No, mygy.